I witam wszystkich w kolejnym odcinku, zagrajmy w Secret 2 i w dzisiejszym odcinku porobimy przez 15 minut misje poboczne, a w następnym odcinku będziemy cisnąć po prostu główny quest. I okej, dobra, więc lecimy robić misję. Już w ogóle na starcie mamy już jakąś misję. Czyli mamy już misję w sensie takim, że mamy już wykonać, bo tam te kotki wziąłem. Gdzieś duperele, nie duperele. Te kotki muszę ratować. Ale spoko, tu jest jakiś ziomuś. Mała zmuła na początku. Witaj. Przynieś mi sak jadowy zielonego szpona. Zieleń, jedyny kolor, źródło wszelkiej inspiracji sztuki driady, zawsze czuły bliskość z kolorem zielonym. W naszym języku jest 127 różnych słów na zieleń, a ja całe swoje życie maluję tylko tym kolorem. Wreszcie pragnę stworzyć obraz korzystając tylko z idealnej zieleni. Wiesz, zieleń zieleńsza od połączenia wszelkich zieleni. Zieleń doskonała. Niestety taki kolor uzyskać można tylko z saku jadowego pająka, zwanego zielonym szponem. To rzadkie i bardzo niebezpieczne zwierzę, a ja jestem artystą, a nie awanturnikiem. Ale ty wyglądasz na osobę, która może tego dokonać. Przynieś mi sak jadowy zielonego szponu. Dobra, spoko, luz. Jak mi się zachce, coś przyniosę. Tak! O, już myślałem, że mi się zablokowało. Ten. Czasami właśnie mi się blokuje i nie mogę, kurczę, chodzić. Ty, i to naprawdę się. Ale dobra, ty pomalutku sobie jakoś tutaj łazimy. To są te kotki w ogóle, więc może do tych kotków pójdziemy najpierw. O, koty z zaburtą. Więc warto byłoby je tam uratować. Jak tutaj dojdziemy? Dojdziemy. To na luzie, spokojnie. Driady, to są kurde driady. Czekajcie, to chyba tutaj musiałem przejść, czy tutaj? Tutaj bodajże. Okej. I co teraz? Nie. Tu są te kotki. Trzeba je jak najszybciej złapać. Były chyba trzech. Trzy, raczej trzy kotki. O. Najpierw złapiemy sobie tego kota. Miau. Dobra. To był następny, bo widzieliśmy. Miau. A trzeci to gdzieś tam daleko poleciał. Chodź tu, kocie, chodź tu, kocie. Miau. O, jak słodko. Prawie się zbełtałem tęczą. Jak te kołotki mi tak miauczały, słodko. Ale to pewnie te koty idą na czarną mszę. Pewnie tak, stań życie. To wbijamy tutaj. Hop. A nie? Masz je? Dziękuję, niedobre kocie. Niedobre kicie. Gdzieście się podziewały? Mam do ciebie nagrodę. Mamusia mówiła, że bohaterów się nagradza. Proszę, spójrz, co znalazłam. Co ty znalazłeś? Słabe. Sorry, lala. Mam lepsze przedmioty. Ale okej, tam była jeszcze jakaś misja. Tutaj widzimy. Więc wypadałoby ją tutaj zrobić. Zaakceptować. No, wejdziemy, czy będzie się bugował? Będzie się bugował. Dobra. Zaleź ponownie teren zniszczony przez krwawe driady. Niech natura cię pokusała i rozejrzy się. Nasz kraj był niegdyś piękny, zanim naszej wyspy nie zbezcześcili złodzieje, zdrajcy i kusownicy. Teraz walczymy o przetrwanie tych lasów. Naszymi wrogami są nie tylko kusownicy i cmentarne hieny, ale również drwale i ci, którzy tną i palą. Krwawe driady powaliły ostatnio jedno z naszych najpiękniejszych drzew. Idź i zasadź nowe drzewa, ale ostrożnie, to niebezpieczna okolica. Spokojna głowa. Tutaj co to jest za quest? Pomóż znaleźć na coś tam.
Drzewa szepczą, gdzieś w sercu lasu pojawił się kolejny natauch. To nie drzewa, to istota rozumna, podobna do drzewa. Ponad przy natauch zbierają się dusze umarłych, by pomagać i radzić żywym. Pragnę ci je znaleźć. Pójdziesz ze mną? Pójdę z tobą, ponieważ zaraz mi umrzesz. Zeleń doskonała. Jedna na milion? Co to jest ta jedna na milion? Dobra, no to co, lecimy robić trochę tych questów. Polecimy z tym koksem. Mam taką nadzieję. Do Natał. O nie. No i super. Czyżby quest został wykonany? Nie, jeszcze nie. Prawdopodobnie. Tędy drzewa mówią mi, dokąd mam iść. No spoko. Gdzie masz iść? Aż tak daleko? Seriously? Tylko mi tutaj kurczę nie umrzyj. Jak mi umrzesz, to się pogniewamy, naprawdę. Wojownik krwawych driad. O mój Boże, strzelają do mnie z piorunów. Masakracja. Let's go, let's go, let's go, let's go. Co to są? Ogniki to są. Ledwo ich widać. Ale niesamowite postacie. Aha, pewnie pomyliłem drogę. Znałem życie. A nie. Gdzie ona jest? Tutaj jest. Chodź tutaj. Drzewa opowiadałem, że trzeba iść na południe. Super! O, twardzi są. Nie powiem, że nie. No, mamy iść jakimś cudem na południe. No to jakimś cudem pójdziemy na południe. Na przykład tutaj. Plażą. Będzie rozsądne. Może krwawe driady nas tutaj atakują. Gdzie wojownicy krwawych driad. To jest takie trochę trollololo. No nieźle, nieźle, nieźle. O! Come on, come on, come on, come on. Wejdziemy, tu wejdziemy. Wejdziemy. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Aha, okej, zabłądziłem. Aha. I co teraz? Teraz mogę powiedzieć, że jest dupa. Teraz musimy uciekać i to ostro. No, wszedłem nie tą uliczkę. Co trzeba? Haha. I co, pewnie w tym odcinku tak zrobimy może z dwa questy. Jak nie więcej. Aha, znów są żółwie. Cyk, cyk, cyk. Dobra, już cię widzę. Tu jest coś, ktoś. Hop. Jemu, 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 nie uciekaj mi od tych potworów. Już jesteśmy niedaleko, to właśnie szepczą drzewa. A, spoko. Jak mam tam pójść? Jak tam mam pójść? Chyba tutaj plażą najlepiej będzie. Więc lecimy. Szybko, niczym wiatr. Mkniemy przez drzewa. Przez knieje i krzaki. Haha. Daleko to jeszcze kawał drogi w sumie. Ale no co poradzić. O, coś tutaj może dobrze idziemy teraz. Mam taką małą nadzieję. Wybaczycie. Przybywasz chronić Natał? Witaj, tędy Natał. Pragnie bym dał ci to. Okej, trzymała przedmiot gałąź. Dziękuję, zostanę tu i będę chronić Natał. Skończyłeś gałąź.
I w sumie tylko tyle. I misja wykonana. Śmieszny, nie? Jedno na milion. Ale spoko, mam te kolejne gdzieś questy. Na przykład kraj potrzebuje nowych drzew. W międzyczasie jeszcze pozbieramy tutaj te dwa questy. Trzy. Tylko trzy? Tylko trzy. Okej, okay, tutaj co chcę? Pokonę odrażające monstrum. No nie chcę się tutaj zbytnio czytać. Tutaj zabij kapłankę krwawych driak i uwolnij rodzinę. Spoko. Tutaj odbierz przewodnikom 8 sztuk broni energii T. Dobra, luz blues. Krwawe rytuały. Tutaj są najbliżej, więc możemy je wykonać. I mamy zabić jakąś tam kapłankę krwawych driad, więc będzie grubo. Zostaliśmy spowolnieni aktualnie, więc pozdro. Okej, okay, tutaj ktoś jest. Kapłan krwawych driad. No. Gincie, 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 gincie. To coś mi tu nikt nie pomaga, ani nic. Że tu zaraz umrę. Dobra. Okej, cyk. Cyk. Eskorta. I misję mamy tutaj oddać? No to luz plus. Wojowniczka dread, wszyscy mniej więcej przeżyli. Więc jest spoko. Come on, come on. Udało się uratować rodzinę, przyjmij naszą wdzięczność i coś jeszcze w nagrodę. Co my to zyskaliśmy? Uuu. Szkoda. Dobra, mamy jeszcze jakieś fajne misje. Mniej więcej. Kraj potrzebuje nowych drzew, więc możemy zrobić tą misję na nowe drzewa. Zasadzimy parę tych drzew. Ciekawe, jak dużo tych nowych drzew trzeba tutaj posadzić. O, dobra, tu jest już pierwsze miejsce. Więc lecimy. Okej, jest jedno. Jest drugie. Trzecie. Czwarte. Piąte. Jeszcze tutaj. Nie, zostaliśmy spowolnieni, super. Zaraz umrzemy. Przepraszam was, przepraszam was, nie chcę umierać. Dobra. Okej. Okay. Ile tego jeszcze zostało nam? Trochę tego jeszcze jest, szczerze powiedziawszy. Sadzenia tych drzew. Metamorfoza, możemy iść w stronę tamtego questa, zobaczyć co to jest w ogóle za misja, co tu się odwala. No to jest poza kopalnią, więc możemy tutaj przejść. Metamorfoza, czy to nie jest może ta misja związana z tym energią T? O. Czyżby moje drogie siostrzyczki cię przysłały? Co się tak gapisz? Nie jestem żadnym potworem, jestem Lidea i jeszcze wczoraj miałem dwie ręce i głowę, a teraz mam 8 podnóży i jadowite szczypce. Wszystko przez tą przeklętą energię T. Podczas polowania musiałem się zbyt daleko zapuścić i wtedy zostałam przemieniona w pająka giganta. Nienawidzę pająku, wiesz? Z początku nawet nie spostrzegając przemiany, zauważyłem, że coś jest nie tak. Dopiero wtedy, gdy krzycząca z przerażenia siostra uciekła na mój widok, po czym wróciła i zaatakowała mnie w ucznię, czuł się mam teraz począć. Ubij prawdziwego pająka giganta. Dobra, spoko. Dziwne, ale prawdziwe, więc zaraz to zrobimy, tę misję. Aha, gin. Super. Idziemy teraz w sumie ubić tego prawdziwego pająka giganta i zakończymy odcinek. W następnym odcinku już będziemy widzieć się, jak będę robił misję główną.
again. Yes, bang gun. Aha. Dobra, część ciała pająka. No spoko. Haha, nie trafili nas. Całe szczęście. Super. Gin, naprawdę gin, bo mi coś tutaj przeszkadzasz i to bardzo w moich, kurczę, pracach. Chodź tutaj, gin. Ty też. Ach. Najpierw przyjdą, zaatakują, później uciekną. To jest normalnie fuck logic. Dobra, jesteś. Bez twojej pomocy byłabym zgubiona. Udaj się ze mną do jaskini. Seriously? Jeszcze do jaskini mam się udać. Ale to będziesz poza odcinkiem, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fanpage na Facebooku. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.